Trzeci przodownik Marcin Sobczak, okręg Tarnobrzeg. Chwila dla fotoreporterów. Dobry, nazywam się Marcin Sobczak, lutuję w oddziale 0412 Biłgoraj. Sezon 23 dobieg końca, jesteśmy po wszystkich weryfikacjach, także mogę powiedzieć oficjalnie o wynikach. W tym roku najlepszym moim wynikiem, który wylatałem, jest wynik trzeciego przodownika Polski w kategorii A. Także to jest dosyć fajny wynik, jak na razie najlepszy w karierze. Jestem tak samo pierwszym wicemistrzem regionu Kraków w kategorii A. Jeśli chodzi o oddział, pierwszy w A, pierwszy w B, pierwszy w C, jestem tak samo mistrzem oddziału 5 z 50, pierwszym wicemistrzem 7 z całości, co tam jeszcze, mistrzem w kategorii A gołębi młodych, pierwszym wicemistrzem GMP gołębi młodych, mam najlepszą lotniczkę w kategorii A. Teraz tak, jeśli chodzi o okręg, najlepsza lotniczka w kategorii A, trzecia lotniczka w kategorii A, mistrz oddziału Tarnobrzeg w kategorii A, pierwszy wicemistrz kategorii Open, mistrz rejonu lotowego trzech oddziałów z lotów od 500 do 700. Także trochę tych wyników nazbierało się. Sezon uważam za udany, aczkolwiek będziemy się starać, żeby następne były jeszcze lepsze. Czyli sezon zdecydowanie udany, a poprzednie lata, bo to nie są jedyne sukcesy. Nie, w ciągu tam 4-5 lat zawsze jestem tam blisko tego podium, jeśli chodzi o Mistrzostwo Polski, ale brakuje tej kropki nad i, także będę się starał, żeby w końcu skoczyć na to podium. A zapytam może takie głupie pytanie, ale jaki to był sezon? No bo wiadomo, że sezon w latanie Mistrza Polski, jakiejkolwiek pozycji gdzieś tam w dziesiątce Polski, na pewno jest to kapitalny wynik. Tak. Ale jaki to był sezon? Łatwy, trudny? Jak to wyglądało? To znaczy tak, oficjalnie wszyscy mówią, żeby to był trudny, ale ja takie loty lubię, bo mieliśmy na początkowe loty wszystkie pod wiatr. Także gołębie mogły pokazać właśnie, które są dobre, że tak powiem. I dzięki temu właśnie udało mi się wylatać ten wynik. Bo mamy oddział bardzo, bardzo rozpięty między pierwszym hodowcą, a ostatnim jest około tam 60-70 km różnicy, a lot jest z zachodu, prawda? Także jeśli zawieje nam z jednej strony, no to gołębie z tamtej strony lecą, jeśli z drugiej, to z drugiej. A że teraz był centralnie wiatr w dziób, te gołąbki musiały pokazać klasę. A ja zapytam Cię jeszcze, bo jesteśmy w miejscowości Biłgoraj. Tak. To jest miejscowość chyba no, bardzo mocno wysunięta na wschód Polski. Tak. Czy jesteśmy przy granicy tutaj Ukraina, Białoruś, czy wszystkie te zbrojenia militarne, czy one uważasz, że wpływają w jakiś sposób na to, czy gołębie tracą orientację? To znaczy tak, twój brat przy pierwszym filmie mnie o to pytał. Chyba tutaj nie mamy z takich problemów z tym wszystkim, bo owszem, lata tutaj dużo tych helikopterów, ale tak blisko tej granicy tak nie mam, bo jest 70 km, także trzeba sobie z tym radzić. Ale miałeś jakiś problem na młode, że gołębie młode? Nie. W tym roku akurat na loty młodych u nas bez straty, że tak powiem. Okay. Zacząłem 161, miałem bodajże gołąbków, a zostało teraz niecałe 150 w domu, także... Czy jakby te wszystkie anteny, to takie zakłócenia nie wpływały, jakby bardziej, na gołębie ginęły? Dużo większe straty były na gołębie stare, a młode bez strat. Okej, okay. A wejdziemy może do gołębika? Tak. Pokażemy, jak teraz wygląda ten obecny okres? Tak, zapraszam. Co teraz hodowli robi? Na razie jeszcze nic. Jestem po okresie świątecznym, mam zakład mięsny, także miałem taki gorący okres, w którym nie miałem za bardzo czasu poświęcać gołąbkom. W styczniu zaczną się wszelkiego rodzaju kuracje, odrobaczanie, no i na koniec stycznia będę gołąbki szczepił. Tu jest gołębnik dla wdów. Zaraz przegonimy. Zapraszam dalej.
Tutaj mamy gojemniki rozpłodowe, znaczy rozpłodowe, lotowe. Dla wdowców. Widzę tutaj ściółka. Ściółka, tak. A tutaj dalej to młode po lotach. Jeszcze nie rozdzielałem do końca, czekam aż się wypierzą także. A powiedz mi, ty nie wpuszczasz gojami teraz tym? Nie. U nas, jak widzisz, jest 50 metrów mam las, także zawsze jastrząb się bardzo szybko pojawia. Wszyscy mówią, że bierze najgorszego, a tak to jest, jak wypuszczę, to najlepszy gołąb właśnie traci się przy domu. Okej, okay. A zapytam cię, no wiadomo, że będzie za chwilę praktycznie nowy rok. My to nagrywamy, dzisiaj mam 29, ile się nie mylę, tak. Grudnia. Powiedz mi, jak będzie wyglądało teraz u ciebie przygotowanie się do sezonu? Jakby wejście w ten sezon, jak będziesz rozpoczynał ten sezon? To znaczy tak, no to teraz porobię wszystkie kuracje. Później no, będę parował na początku tego, na początku marca, tak jak zwykle, prawda? Po lotnikach nie chowam młodych, są tylko dopuszczane do jajek. Później te jajka są częściej podkładane pod mamki, a część po prostu wyrzucana. Później jeszcze raz gołąbki będą puszczane na jajka, no i później w dowieństwo. Także pierwszy lot, tak jak w zeszłym roku, postaram się, żeby jeszcze szły z gniazda, a później po pierwszym locie przechodzę na dowieństwo. No, czyli tak naprawdę jak większość hodowców. Tak. Okej, okay. To co, przejdzie może zaprezentujemy kilka gołębi, które przyczyniły się do tego wyniku. Tak, zapraszam, zaraz pokażę najlepsze samiczki, które wylatały mi ten fenomenalny wynik. Także zaraz je zaprezentuję. A teraz chciałbym zaprezentować swoje najlepsze gołębie z tego sezonu. W ręku mam samiczkę o numerze 4206. To jest najlepsza lotniczka oddziału Biłgoraj w kategorii A, najlepsza lotniczka okręgu, no i najlepszy gołąb z mojej drużyny. Miała w tym roku 11 konkursów, w tym 4 razy w top 10 na oddział. I chcę powiedzieć, że u nas w oddziale jest spisane dosyć dużo gołębi, bo początkowe loty to jest w granicach 6 tysięcy gołębi idzie na lot, także będą 4 razy w pierwszej dziesiątce w ciągu sezonu, to nie byle wyczyn. Samica ma 3,34 w A. Teraz prezentuję kolejną lotniczkę. Jest to samiczka o numerze 4226. Samiczka również w tym roku ma, znaczy ona ma 10 konkursów. Również 4 razy w top 10 na oddział. Piękna samica. Jest w kategorii A, ma koeficjent 6,47. Jest to trzeci wynik u nas w oddziale i również trzeci w okręgu Tarnobrzeg. Teraz przedstawiam następną lotniczkę. Jest to samiczka o numerze 9013. Również 11 konkursów. W kategorii A wynik 9,64. Ta samiczka będzie reprezentowała okręg Tarnobrzeg na wystawie w Katowicach w kategorii B-Sport. Ona leci mi fenomenalnie już drugi czy trzeci rok rzędu. Jest to wyjątkowy gołąbek. Śliczna. To jest następna samiczka o numerze 4329. Ten gołąbek ma 11 konkursów w tym roku. Kategoria A to akurat ma najgorszy wynik w mojej drużynie, bo ma 14,89 dokładnie. Ale samiczka ma 11 konkursów, w tym 7 w top 40 na oddział. Także to jest wynik genialny. Ona jedzie na wystawę ogólnopolską do Katowic w kategorii H będzie wystawiona. Także jej matką jest piąta lotniczka Polski w B kategorii. Także tutaj już z pokolenia na pokolenie te gołębie pokazują u mnie bardzo dobre wyniki. Proszę bardzo. Teraz przedstawiamy następną samiczkę z drużyny. Jest to samica numer 6036. Samiczka ma w kategorii A 8,98 koeficjent, 11 konkursów w sezonie, w tym wsiadała, ona można powiedzieć, że jak na taką ilość gołębi, co u nas jest, bardzo dobrze, bo 63, 34, 55, 6, 64, 69, 103, 132, 2, 11, najgorszym jej wynikiem to jakiś jeden lot taki przypadkowy był, 452, no to tu można to wymazać, ale tak to są, jak na taką ilość gołębi, to są czołowe konkursy. Tu jest następny gołąb, który zasługuje na wyróżnienie. Samica numerze 4348. Jest to pełna siostra do mojej tej piątej lotniczki w kategorii B. Ten gołąbek w tym roku 10 konkursów.
z dwóch 500-ek, druga i dziewiąta na oddział, brakowało tej kropki na D, by była kategoria całośmienita. Tak ogólnie to ma 6 lotów w top 40 na oddział, z 10, które zrobiła. Także to jest tak samo gołąb, którego trzeba było pokazać. Dziękuję. Następną samiczką jest samica numerze 4266. Jest to najlepsza samica u nas w oddziale. 12 konkursów. Trzecia lotniczka okręgu. Gołąbek też, jej ojciec jest 13 lotnik w kategorii D. Czyli też gołębie nie tuzinkowo, nie to, że tylko jeden się pokazał, ale nie dość, że sam leci, to jeszcze po nim. Oprócz tego, że moje gołębie też latają w kategorii A, wyśmienicie, tutaj jest trzeci lotnik okręgu w kategorii supermaraton. Też wywodzi się z tej mojej podstawowej samicy, którą później zaprezentujemy, po której większość gołębków zrobiło mi ten kapitalny wynik. Z trzech konkursów ten ma dwa, no bo z trzema tylko było w tej kategorii, tylko był jeden gołąb u nas w okręgu. Dwa, ale bardzo ładne. Dziękuję. Tu jest też kapitalna lotniczka, w tym roku 12 konkursów. Najlepsza u nas w oddziale. Siódma jest w okręgu. Też po fenomenalne gołąbko, samica numerze 9161. Dobra, a teraz prezentuję samicę, od której zaczęły się moje te wyśmienite wyniki. Jest to samiczka o numerze 5393. Jest to zimbredowany gołąb na starą linię szaleńców. Po tej samicy miałem już dwoje dzieci, które w 2019 roku wylatały mi wynik. Wynik 11 miejsce w Polsce w B kategorii. W 2020 roku byłem 13 w Polsce w C kategorii. W tej drużynie była jedna jej córka. W tym roku z 6 gołębi to tak, dwie córki, dwie wnuczki, jeden wnuk i jedna prawnuczka. Czyli wszystkie gołębie są w jakimś stopniu spokrewnione właśnie z tą samicą. No to jest 6 miejsce w Polsce w A kategorii. Ta samica jest podstawą mojego gołębnika lotowego, jak i rozpłodowego teraz. Także mam około 20-30 dzieci z niej w rozpłodzie. No i do nich dokrzyżowuję inne gołębie. No i robią mi robotę. Także gołąb fenomen. Proszę bardzo. Kolejnym gołąbkiem, który zasługuje właśnie na pokazanie, jest samczyk, który wywodzi się po srebrnym olimpijczyku w kategorii F, a od dołu jest półsiostra Mustanga. To jest gołąbek od Marka Czaski. Ten gołąb już też wydał mi w swojej karierze tą moją piątą lotniczkę w Polsce w B kategorii. W tym roku wnuczka jego jedzie na wystawę ogólnopolską i też jest w drużynie mojej, w której zająłem 6 miejsce w Polsce w kategorii A. Gołąb jest sparowany ze swoją samicą, to już teraz dłuższy czas, z jedną jedyną, po której właśnie to mi się wszystko tak udaje. Nie dość, że jego dzieci, także dzieci, wnuki i prawnuki łączone z tymi szelensami, to stanowią podstawę mojego gołębnika. I do tego później jeszcze dorzuciłem też jeszcze inne gołąbki, zaraz wam pokażę. To jest kolejna podstawowa samica w rozpłodzie. Słynna Kusiowa od pana Kusia. Samiczka złączona właśnie z tym ciemnym samczykiem, którego dopiero miałem. Nazwałem ich złotą parą, bo bardzo dużo właśnie po nich gołąbków z tego połączenia się udaje, także nie ma co zmieniać tego, co jest dobre. Mamy kolejnego fenomena. Jest to słynny mój Hurricane 2213. Jest to gołąb od Rainera Pittmana. Jest to połączenie Hurricana 34 z córką Hurricana 51. Ci, co znają te gołębie, wiedzą, że ten Hurricane 34 był bardzo dobrym gołębiem w rozpłodzie, który przekazuje te geny dalej. Także u mnie ten samczyk też jest wniósł bardzo dużo do mojej hodowli. W krzyżówce nadaje się wyśmienicie do tych gołąbków, które dopiero prezentowałem.
Jest to piękny gołąbek. Kolejnym samczykiem jest mój Super 94. Jest to gołąb od kolegi Olecha. Samczyk jako młody był wybitnym lotnikiem. W kategorii F miał 4,30 z hakiem. Miał 6x6, jeśli chodzi o konkursy. Drugie miejsce z lotu okręgowego 550 z Westerplatte. Samczyk w swojej karierze wydał mi już 13 lotnika w Polsce w B kategorii. A co dziwne, mało jest dzieci bezpośrednio po nim, które bardzo dobrze latają, ale jeśli chodzi o wnuki, to mam 1/3 gołębnika właśnie z niego. Miałem go na początku sprzedawać, ale później patrzę, że jest dziadkiem do tego, do tamtego, także coś w nim jest. Kolejnym samczykiem godnym do zaprezentowania jest samczyk 5600. Jest to niebieski stry samczyk. Co dziwne, jest pełnym bratem do tego ciemnego, którego prezentowałem wcześniej. To jest też wspaniały gołąbek. W tym roku najlepsza lotniczka w oddziale. Następna córka, przypuśćmy, w kategorii A 12 z hakiem. Tylko choroba nie wsadziła mnie do 50, właśnie troszeczkę by mi wynik poprawiła. Bodajże dwie czy trzy córki są z 11 konkursami w tym roku. W 2019 roku też jego córka była w drużynie, co mi wylatała wynik 11 miejsca w Polsce w B kategorii. Także co roku coś jest bardzo dobrego. I do tych właśnie gołąbków sześciu, których teraz prezentowałem, dokładam teraz te nowe nabytki, bo te są sprawdzone, no i krzyżówki z nich bardzo dobrze się zapowiadają. Dziękuję. Także dziękuję hodowcy za obejrzenie tego krótkiego materiału. Życzę wszystkim w nadchodzącym roku wiele sukcesów. Oby każdy z nas cieszył się po prostu z lotowania gołębi, bo to jest nasze narodowe hobby. Także dziękuję ślicznie, zapraszam.